Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński. Kamil Bachosz, witam, zapraszam na kolejny program Wieści z powiatu jarocińskiego. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Lidia Czechak, starosta jarociński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta jarociński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. My w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie na dwa tematy. Pierwszy to jest rewitalizacja starej części szpitala. Co to jest w ogóle za projekt? Bardzo się cieszymy, że dzięki umowie, którą podpisaliśmy z marszałkiem województwa wielkopolskiego, do naszego powiatu trafi kwota wsparcia ponad 7 300 000 na przebudowę starej części szpitala. Wniosek doczekał się w końcu realizacji, został złożony już ponad 2 lata temu, jeszcze przez poprzedniego prezesa szpitala. Ze względu wtedy na brak środków, no niestety nie załapaliśmy się, ale dzięki alokacji i przesunięciom, które umożliwił COVID, wiemy, że to dofinansowanie otrzymaliśmy. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy całemu samorządowi tutaj województwa wielkopolskiego za to wsparcie, ponieważ umożliwi nam to i rozwiąże nam to dość taki długo odkładający problem remontu oddziału wewnętrznego, oddziału dziecięcego naszego szpitala. To są jedyne 2 oddziały, które nie były do tej pory remontowane, czyli znajdują się w starej części szpitala, mają stary węzeł sanitarny, a to jest tutaj dla nas bardzo ważne, żeby jednak te pokoje były mniejsze, czyli mniejsza ilość pacjentów na danych pokojach z własnymi łazienkami. Także bardzo nam zależy na tym remoncie. Wielkie podziękowania do wszystkich radnych. Radni tutaj powiatu jednogłośnie podjęli decyzję, ponieważ marszałek wykłada nam 76% kosztów w ramach tej rewitalizacji, przebudowy tego budynku. My musieliśmy dołożyć również z budżetu powiatu kwotę ponad 2 300 000. Także podziękowania do radnych powiatowych, że jednogłośnie zdecydowali o tym, że szpital i zdrowie mieszkańców jest dla nas tak ważne, że jesteśmy w stanie tutaj dołożyć te brakujące środki i zrealizować ten projekt. Kiedy ten projekt może być realizowany? Umowa już została podpisana, także będziemy musieli teraz wyłonić wykonawcę. No, troszeczkę to potrwa, bo to będzie przetarg. Całość projektu jest prawie 10 000 000 zł i będzie dość mocno skomplikowany ze względu na to, że będziemy go robić również etapami. Mamy sytuację związaną z COVID-em, musimy być ostrożni, musimy się dość mocno w tym projekcie też zabezpieczyć, żeby wykonać go dobrze, a jednocześnie, żeby tutaj nie narażać w żaden sposób naszych pacjentów. Także będzie ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że zgłoszą się firmy, dobre firmy, które przejmą bardzo szybko ten projekt i liczymy na to, że do czerwca 2022 całość inwestycji zostanie zrealizowana. Zmieńmy temat i przejdźmy do pani Katarzyny Szymkowiak, wicestarosty jarocińskiego. My porozmawiamy sobie o konkursie ekologicznym, bo ten konkurs już wystartował. Panie redaktorze, o konkursach ekologicznych, ponieważ pozyskaliśmy 35 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dołożyliśmy 23 tysiące z budżetu powiatu, ale są to opłaty i kary środowiskowe, które i tak musielibyśmy wydatkować na wszystkie działania związane z ekologią. W związku z czym urodził się pomysł i taka oferta dla naszej młodzieży i szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, aby zaproponować młodzieży 4 konkursy ekologiczne. Na ten moment 7 września ogłosiliśmy 2 konkursy. Pierwszy to jest konkurs pod tytułem Śmieciom Stop, dla lasu, dla ludzi Śmieciom Stop, i to jest konkurs. W tym konkursie trzeba będzie wykonać w formie pisemnej pracę. Oczywiście będą preferowane wszystkie propozycje rozwiązań lokalnych i ten konkurs przewidziany jest od tego 7 września do pierwszych dni listopada. Wtedy to też odbędzie się rozstrzygnięcie tego konkursu. Drugi konkurs plastyczny to jest moje ekomiasto za 20 lat i tutaj tą ofertę skierowaliśmy do grup 5-osobowych szkół podstawowych i tutaj trzeba będzie wykonać pracę plastyczną na formacie minimum A3, maksimum A1, obrazującą miasto marzeń. Kolejne 2 konkursy, oswajamy OZE i konkurs na najładniejszą piosenkę. Lada dzień zostanie również ogłoszony. Tak jak już powiedziałam, rozstrzygnięcie tych konkursów będzie początek listopada. Mamy w planie zorganizowanie pikniku ekologicznego, na którym zostaną wręczone nagrody dla wszystkich uczestników, ale to zobaczymy, jak to będzie dalej z pandemią i czy ten piknik się odbędzie. Bardzo proszę o sprawdzanie strony internetowej naszej, powiatu jarocińskiego, Facebooka naszego powiatu. To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. I Państwa gośćmi byli pani Lidia Czechak, starosta jarociński. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. I pani Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta jarociński. Dziękuję. Do usłyszenia. Kamil Bachosz, a także dziękuję. Zapraszam na kolejny program Wieści z powiatu jarocińskiego, który na antenie Radia Lk już za 2 tygodnie. Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński.